Masz pilnować. Co, babcia będziesz pilnowała sprzętu nowego? Tak. Jak będziesz pilnowała? No będę pilnować z kijem i będę piła, kto przyjdzie. Dobra. Ten mi się podoba, ale tamten mi się nie podoba. O, i to prawidłowo. No. A prawie ten sam kolor. Ten kolor, ale to inny fason. Inny fason, nie? No moda inna. A, nawet. Ale Unia pisze. Unia! Solidna konstrukcja, wydźwig hydropaku jest porządnie przemyślany. To jest 135 lat inżynierowie na to pracowali. W poprzedniej firmie byliśmy bardzo zawiedzeni, źle nas potraktowano. Tutaj proszę zobaczyć, przyjechaliśmy odebrać agregat, choć mu miał być dostarczony, ale ja wolałem go odebrać z placu. Przyjadą panowie na uruchomienie, serwis przyjedzie, będziemy rzepak siali 15 bodajże października. Jak października? Sierpnia. Sierpnia, przepraszam. I przyjadą panowie, uruchomienie fabryczne na polu zrobią, komputer będzie pokazany, jak sterowanie ma się odbywać. Nic dodać, nic ująć. Jakbyście chcieli na 3. Normalnie jest na 2. Aha. Tu są na 2. A oni to kładą po prostu po to, żeby jak ktoś sobie zażyczy na 3, to tylko to wrzuca na wałek i ma na 3. No to trzeba. Chcecie było na 3? Tak. No to nie mam problemu. No jak tak, mówię, chłopak przyjedzie na serwisu, to dowiezie tylko ten element i po prostu wsunie na wałek. Muszą być, bo to a i to tak tego będzie. Nie dogadaliśmy. No, nie pomyślałem. Myślałem, ale że to mogę. Mówię, to u nas nie jest problem, bo też, bo jakby tego nie było, to już trzeba wszystko rozbebeszać. A tutaj tylko ten element to się nasuwa. No bo to jednak koło będzie przygniatać i tak przygniatać. Pasuje. No bo to z tym będzie jeździć. Tak, dokładnie. Z tym, dokładnie. Ile on ma koni? On ma 90. No. Na radę normalnie. To z samym uciągiem to nie ma problemu. Głównie chodzi o. U nas lekkie ziemie są. Te. Odbezpieczam tą rynienkę, tak. Tak, i to jest szybkie. Dobra. Ona opada tylko na dół. No i wtedy rozumiem, tu i tu. I wtedy do próby kręconej podkładam te rynienkę. Nie, przesuwa się. Przesuwamy do przodu i tu pokładamy tą rynienkę. Aha, czyli. Przesuwam ją do przodu. Ona jest na takich wózeczkach i do przodu. Rozumiem. I ona tu się opiera na tych. A jest, na wózkach, dobra, już wiem o co chodzi. No. Tak. Super. Teraz tak, korba jest tutaj, tak? Jest, tak. Korba jest tutaj zabezpieczona, wiadomo. Skrzynka przekładniowa, jest tabeleczka ładna z boku. To i tak trzeba próbę robić do każdego. Skrzynkę, wiadomo, robimy próbę, tylko założenie jest takie, że skrzynka jak jest bezstopniowa, to zawsze ją zerujemy, tak? Czyli jak na przykład mamy ustawione według tabeli, dajmy na to na 25, my chcemy coś zmienić, to nie robimy tak i tak, tylko odkręcamy,
do zera i ustawiamy dopiero nową dawkę. Jeszcze raz, aha. To jest taka złota zasada ustawiania skrzynek bezstopniowych. To znacznie wpływa na trwałość skrzynki przekładniowej, takiej bezstopniowej. Tu ta korba jest do docisku redlic. Ta korba jest uniwersalna, czyli ona jest i do skrzynki, tu jest wyjście ze skrzynki i do docisku. Tutaj jest docisk, nie? A wprowadzony do tyłu, także łatwo można sobie tutaj kręcić. Z tyłu. No. Znaczniki są... Co mówiłem też o znacznikach. Tak. Znaczniki są trzyelementowe. Tak. Tak, że mogę zrobić na środek ciągnika, na połowę ciągnika, można wyjąć ten środkowy element. Na koło element, albo na środek, rozumiem. No. To jest też elementy zabezpieczające, tak, znacznik do transportu, można sobie to później, wiadomo, odbezpieczyć, przykręcić wyżej. Teraz samo odbezpieczone, teraz, tak? Teraz jest zabezpieczone, do transportu. Do transportu. Teraz jest zabezpieczona, ona jest na sztywno. Aha, czekaj, jeżeli ją odkręcimy. Odkręcimy i zobaczymy, jak one działają, nawet z ciekawości. Wały mogą kopiować sobie teren, one tam mają troszeczkę taki zakres. W tej chwili jest to zabezpieczone. Natomiast podczas pracy można w ogóle wyciągnąć ten sworzeń. Tak. Tak. I wtedy na tej listwie on będzie troszeczkę sobie tutaj pływać. A, no to pewnie, że to lepiej wyciągnąć. Także do później można wyciągnąć, nie? A to do dobra, pracy. To później, tak? Dobra. No i tutaj macie ten dzielony wał przedni, nie? Tak. Już daliśmy tego najnowszego naszego starter seeda. To jest typowy ten sterownik do... A jest trzypinowy. Tak, dobra, i super. Trzypinowy jest, nie? No, to dobra. Tak jak rozmawialiśmy, nie? Tak, tak, tak. Jest trzypinowy, jest ten najnowszy sterownik. Dobra. Starter seed. Czyli on jest do automatycznego zamykania, otwierania ścieżek technologicznych. Taki najprostszy sterownik, ale już bardzo taki funkcjonalny. To rozwiniemy go od razu do czarnego, żeby zobaczymy, bo on powinien działać, jak ma jakieś orety. To znaczy on będzie od znaczników, bo no. Tutaj mamy czujniki przy znacznikach, tak? I jak przerzucamy znacznik, zobaczymy, czy nawet przewód wystarczy od razu, nie? Też ma, jest, jak widzicie, jest niższa konstrukcja, ale pojemność skrzyni jest 500 litrów, także też już jest, wiadomo, ten zasyp ponad 400 kg. Mechaniczny wskaźnik poziomu nasion, duży, widoczny z daleka, także tutaj też jest ułatwienie. Też jest tutaj regulacja tych znaczników bocznych. Znaczniki jest o tyle tutaj dobrze w przypadku siewnika Poznania, że znaczniki są przykręcane do ramy nośnej, także w standardzie tych znaczników nie ma, nie ale ma, zawsze można sobie dokupić do siewnika, ustawić, przykręcić i bardzo łatwo można to skompletować pod własne potrzeby. To jest ogólnie przecież nowa konstrukcja, dopiero trzeci rok siewnika wykonywana. Ta konstrukcja jest no, najnowszą wersją Poznaniaka. I to już jest tak na bazie poloneza, czyli z wyższej półki siewnika. Poprzednie wszystkie tam... maszyny są też malowane proszkowo, także widać tutaj jak ten lakier jest błyszczący. Wiadomo, że to jest nowa maszyna i powinien błyszczeć, ale mówię, te maszyny nasze wszystkie są już malowane proszkowo, także wydaje mi się, że tutaj powłoka lakiernicza będzie służyła długo i będzie zachowywała swój blask. Dodatkowo wasz siewnik jest wyposażony w kółka kopiące, to też jest ważny atut tego siewnika, czyli mamy mocną redlicę dwutalerzową w układzie V, jest to nasza redlica VTech i ta redlica jest wyposażona w mocowania do kółek kopiujących, wymiatających. Na tych kółkach możemy sobie ustawić żądaną głębokość siewu, tak aby ta powierzchnia zasiana była zagęszczona, żeby ziarno było zagęszczone do tej wilgotnej gleby, dzięki czemu mamy szybsze, bardziej wyrównane wschody, a jednocześnie jeżeli mamy tutaj glebę mozaikowatą, to redlica pracuje nam na równej głębokości, zarówno na cięższej, jak i na lżejszej glebie. Też dużym atutem Poznaniaka najnowszego jest skrzynka przekładniowa. Bardzo dokładna, żeliwna skrzynka bezstopniowa, jest to najnowsza skrzynka, która jest praktycznie we wszystkich naszych siewnikach mechanicznych. Także bardzo dokładna skrzynka, wydaje mi się, że tutaj też będzie długo wam służyła i przede wszystkim bardzo dokładna, jeżeli chodzi o ustawianie małych dawek, bo tutaj już możemy rzepaku czy gorczycy wysiać już od około 2 kg. Czy nawet chyba mniej. Dokładnie. Koła 14 też z typowym protektorem rolniczym, także tutaj nie ma poślizgów, nie ma jakichś błędów tutaj dużych na kole.
Jeden z cięższych wałów, który mamy w ofercie, czyli wał Packera, tak. Wał uzębiony, też wiadomo, im cięższy wał, tym lepiej. Wydaje mi się, że też ten wał jest taki bardzo praktyczny, bardzo uniwersalny, a jednocześnie tutaj odpowiedni do tutaj kompletacji do tego ciągnika, który macie. Tak. No, trzeba podziękować. Panu Sławkowi dziękuję za Dziękujemy informację. Również. Mam nadzieję, że zestaw będzie dobrze służył. Oczywiście. Ja też jestem tego zdania. Jeszcze będzie uruchomienie fabryczne. Zadzwonimy do pana Sławka. Przyjedziemy na uruchomienie fabryczne, chłopaki. Ustawimy. I tak to powinno się odbywać właśnie we firmie. A nie jakieś kłopoty, problemy. Tak nie powinno być. Powinna być obsługa kompleksowa z tej firmy. Widać, ta obsługa jest. Dziękuję. Siemanko! Tu Rolling Hollywood i Adrian, youtuber. Tak. Siema. Wracamy z nowym nabytkiem. Unia Famaro Sud. Na małą modernizację ktoś powie, a czego taki sprzęt, nie inna, co a sam to. Przecież oni dali pierwszą transzę i pierwszą transzę dali 48 tysięcy, a te trzy rzeczy nas kosztują 80. Czyli musiałem wydać z kredytu pieniążki na zakup. Bo trzeba pierw kupić za tą pierwszą transzę, wysłać faktury, żeby dopiero odzyskać drugą transzę 12 tysięcy. No. To nie jest tak, że oni dali całość. Nie, nie. Trzeba spełnić warunki, kupić sprzęt za całość deklarowany. Jak ktoś chce tam te 6 dych, to się zmieści za 6 dych, bo są inne firmy tańsze. My chcieliśmy już troszkę lepsze, bo już nie Amazonie, nie tak, ale Unia jest poważna firma. Ale trzeba było dopłacić. Ludzie piszą, że właśnie ale o to będzie chodzi. Służyć. Ja myślę, że nie będzie, że za 2 lata mi się rozerwie hydropar albo pęknie coś, tak jak to tam w firmie poprzedniej, tam są filmiki, inni mieli kłopoty i mają do tej pory pewnie inni też. No tak nie, tutaj nie widzę tych problemów. Tam, jeżeli macie pieniążki do wykorzystania jakieś unijne czy coś, nie musi to być sprzęt 2 razy droższy. Popatrzcie na ten sprzęt właśnie z firmy Unia Gruźlic. To jest poważny sprzęt. To jest, jest taka plastelina jak dokładnie. Inne firmy. Ja to czuję czujnikiem. Ono mi rwie przód. Oczywiście my tam nie będziemy mieli kłopotu, bo ta łyżka będzie My się żegnamy. Czekajcie na uruchomienie, więc to będzie gdzieś fabryczne uruchomienie. To będzie gdzieś dopiero w sierpniu. Ale jak teraz będziesz przez film stawiał chyba ten CS, nie? Teraz będzie tylko to. Z odbioru z fabryki, nie? Tak. Dziękujemy, na razie. Pozdrawiamy.